Warszawska Praga uczciła pamięć żołnierzy Korpusu Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polegli oni w obronie Warszawy w walce z wojskiem rosyjskim 4 listopada 1794 roku. 4 listopada 1794 roku miało miejsce jedno z najtragiczniejszych wydarzeń powstania kościuszkowskiego, rzeź Pragi. Oblężenie Warszawy trwało zaledwie jeden dzień. Rosjanom pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa udało się przełamać obronę Polaków i szturmem zająć Pragę. Ostatnia bitwa wspólna wojsk polskich i litewskich w obronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a właściwie już wówczas po Konstytucji 3 maja jednej Rzeczypospolitej. Tutaj 8-tysięczny korpus litewski dowodzony przez generała Jasińskiego walczył do końca w obronie Warszawy. Podkreśla historyk profesor Wiesław Wysocki. Wydarzenia sprzed 227 lat upamiętnione zostały mszą świętą w kościele Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz biskup Romuald Kamiński. Ksiądz biskup podkreślił, że wszystko to, co było w historii piękne, dobre i owocne, trzeba współczesnym pokoleniom przypominać. Trzeba naśladować, trzeba dobre wzory powielać, trzeba doświadczenia dobre na powrót wprowadzać na arenę dziejów współczesnych. Po Eucharystii nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy Korpusu Wielkiego Księstwa Litewskiego Wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele rządu i parlamentu polskiego, a także przedstawiciele parlamentu litewskiego. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, nawiązując do dzisiejszego wydarzenia, przypomniał jeszcze jedną datę ważną dla relacji polsko-litewskich. 20 października obchodzić będziemy 230. rocznicę zaręczenia Obojga Narodów. Czyli wydarzenia, które miało kształtować te nasze relacje na lata, miało kształtować relacje polsko-litewskie jako dwóch partnerów wolnych, równych sobie państw. Te zamierzenia zostały brutalnie przerwane. Zostały brutalnie przerwane przez zaborcę, ale nie zmieniło to faktu, że Polska i Litwa pozostają partnerami i przyjaciółmi. Dziękując za przywołanie pamięci poległym w 1794 roku żołnierzy litewskich, przewodnicząca klubu parlamentarnego AWPL w litewskim Sejmie Rita Tamašunienė zaznaczyła, że dzisiejsze wydarzenie jest ważnym elementem budowania dobrych polsko-litewskich relacji. Jak to jest ważne w chwilach trudnych, chwilach strategicznie ważnych dla państwa mieć przyjaciele, czuć poczucie ramię i dlatego rzeczywiście dziś to wydarzenie jest niezmiernie ważnym, bo my dzisiaj budujemy te trwałe relacje. Według historyków w rzezi warszawskiej Pragi mogło zginąć nawet od 13 do 20 tysięcy osób.